przyjaciółką Pompom, czyli cukrzycą, żyję już bardzo dużo lat. Ona mi bardzo ułatwia liczenie posiłków, przez to szybciej sobie podaję insulinę. Wiecie, dlaczego się zatrzymałam? Ponieważ poczułam, że się źle czuję. Czyli nogi mnie bolą, spociłam się, nie czuję rąk, w rękach mam mrówki. Czyli to jest oznaka tego, że mi spadł poziom cukru. Szybciej mi serce bije, ciężej mi się trochę oddycha i muszę się docukrzyć sokiem, który jest na mój przelicznik, wynosi 2 WW. W całej tej cukrzycy widzę tylko jeden plus. Taki, że bardzo lubię matematykę i matematyka przy liczeniu posiłków, na przykład jakbym chciał zjeść naleśnika, to bardzo mi ułatwia liczenie tego, żebym szybciej to zrobił, a nie szukał na przykład w internecie czy w książce takiej specjalnej. Średnio tygodniowo robię 63 poziomy, z czego choruję już 12 lat, to daje bardzo dużą sumę, oj bardzo. Jeszcze mam powiem taką ciekawostkę, że ten palec jest już tak twardy, że prawie nic już nie czuję. Nawet mogę, nic nie czuję, nic, a z innymi. Chciałabym wam powiedzieć, czego najbardziej się boję w cukrzycy. Jest to sport, że na przykład jak gram w piłkę, to że nie będę czuł cukru poziomu. No i coś mi się stanie i zemdleję i tego się właśnie najbardziej boję, że w mniej coś mi się może stać w takim momencie, w którym nie będę miał żadnego docukrzenia przy sobie. No i tego, że moi znajomi nie będą wiedzieli, jak mają zareagować. Boję się już tego w cukrzycy, że na pewno kiedyś sam zostanę w domu na noc i się nie obudzę na niski poziom i w tym takim momencie, gdybym się nie obudził, mogło coś by mi się stać i mógłbym zemdleć albo co najgorsze umrzeć. No i to jest takie najgorsze, co może być. A ta nowa pompa pomogłaby mi w tym i bym nie musiał się budzić. Wiktorek, nasz dzielny wojownik, nasz mały diabeciak, w zasadzie mały i najmniejszy z wielkich. Pod naszą opieką od 12 lat. Całe 12, ale He-Man. Słuchajcie, przystojniak przy każdej jego wizycie w poradni, jesteś najszczęśliwszy, najcudowniejszy. Wiktorek, życzymy ci powodzenia, trzymamy za ciebie kciuki i mamy nadzieję, że uda ci się uzbierać na pompę. Pa! Jesteśmy z tobą, Wiktor. Buziaki! Pozdrawiam moich wszystkich znajomych, którzy mnie wspierają, pomagają mi w moim pierwszym potężnym życiowym projekcie. A teraz do widzenia, ja się śpieszę, idę na rower. Trzymajcie za mnie kciuki za moją nową 780. Elo! Przez ten okres z cukrzycą zrobiłem się bardzo samodzielny i męski!